Witam, witam. Czas na czwarty dzień turnieju. Do tej pory trzy porażki w ataku. Część trochę głupich. Jeśli chodzi o obronę, no tak pół na pół. Natomiast cały czas A, więc nie ma jakiejś wielkiej tragedii. Trzeba zagrać minimum 4-1, żeby być w dobrym miejscu, jeśli chodzi o 1%. Natomiast ostatni dzień zazwyczaj bywa dla mnie hardkorowy. Więc idealnie by było zagrać na 5-0. Chyba jeszcze do tej pory nie miałem takiego turnieju, żeby nawet jeden dzień nie wpadł na 5-0, więc obawiam się, że ten może być pierwszy. Zobaczmy, kto na pierwszy ogień. Sudri Tank. No dobra, trzeba by pójść chyba grubo niebieskimi. I pójdę czterema. Dobra, cztery niebieskie klocki powinny załatwić Sudri. Możliwe, że nawet trzy. Natomiast no, idealnie byłoby zacząć od dwóch niebieskich łączeń. Ok, mam dwa niebieskie łączenia. Niestety żadno nie idzie na Sudri. Mogę zrobić tak, żeby jedno poszło, ale niestety pójdą kaskady. Dobra, to zrobię najpierw tak. Teraz dobra. Nie chcę ruszyć kaskady na Sudri. Zrobię najpierw tak. Tak. Okej, okay, dodatkowy atak. Zaczekam z Gunarem, bo liczę na to, że Sudri zejdzie od tych trzech. Świetnie. Tylko nie może zostać wskrzeszony. Jeżeli go Gramps nie wskrzesi, wskrzesił, to już byłoby w domciu. Natomiast na szczęście Gramps stał za Sudrim, więc mogę sobie spokojnie uderzać. Chcę się pozbyć Grampsa, a więc zacznę w ten sposób. I szczerze, ile ty masz? 92 HP. W teorii mogę spokojnie odpalić Gunara. Trzeba kombinować z niebieskimi dalej. Dobra, jeden na pusto. Ale tutaj trzeba zrobić te czerwone i się podleczyć trochę. Powinienem je zrobić rundę wcześniej, bo teraz Bjorn będzie punktował. I Poppy jest gotowa. No dobra, najgorsze jest to, że zaraz się Gramp znowu ładuje, ale mam 3 na pusto. Więc chciałem powiedzieć, że niebiescy będą gotowi, ale oczywiście nie będą, bo musiał jeden zejść. W sensie są gotowi, ale bez jednego kluczowego. Dobra, oni są oczyszczeni, mają tylko podział, więc trzeba obniżyć obronę. O, trochę to może potrwać. Dobra, ale mam 3 na pusto, więc znowu się załaduję. Tylko niestety znowu Poppy i Bjorn są gotowi. Dobra, znowu muszę tak zrobić. I kto mnie bije? Kurczak jest w miarę bezpieczny. Więc zaczekam z nim i zobaczę, czy Sudri znowu wróci do żywych. Oczywiście. Jesus. W
Wczoraj miałem dzień, w którym Gramps nikogo nie wskrzeszał, a dzisiaj widzę, wskrzesza praktycznie każdego. Ale dobra, jesteśmy w domciu. Uff. Całkiem długa walka jak na szturm. I to z dobrą planszą. No dobra, walka numer 2 poprosimy już bez Sudri. Jesus. Gunnar, Gramps. Tych trzeba się trochę bać. Okej, mój Gunnar do kontrowania jego Gunnara. Przydałoby się czyszczenie statusu. Czyli z czyszczeniem statusu mogę sobie wybrać albo Helo, albo Gilre, który jest bardzo fajny, jeśli chodzi o szturmy, albo Tyruma Snajpera. Dobra, biorę Tyruma, nie Tyruma, sorki, Gilre. A u nich no muszę się bać troszkę Mew. Tak czy siak będą mieli podział obrażeń, więc myślę, że Gunnar, mój kostiumowy, nie będzie zły, chociaż mógłbym tu wziąć dwóch zielonych. Jest jeden niebieski. Nie, dobra, zostawiam niebieskich. No dobra, szybki medyk. Ale zanim odpalę medyka, przygotuję niebieskich i od razu będę kontrował ich Gunnara. Czyli zrobimy tak, tak, tak. Dobra, i tu mamy niebieskie znowu. Uderzę już teraz. Dobra, czy jeden klocek mi zdejmie sokolnik? Chyba nie, wolę zagrać bezpiecznie na 3. Aha, też nie starczyło. Podniesiona obrona zrobiła swoje, ale nie jest źle. Może być bardzo źle, bo zapomniałem właśnie o Grampsie. Okej, ale ten jest kapryśny i nie chce nikogo wskrzeszać. Plus dla mnie. I teraz szybciutkie oczyszczenie. I to chyba będzie koniec. Tak. I walka numer 3. Sezon 4. No dobra, mamy tak, dwie popi. Które tu będą ewidentnie problemem. Nie mam z czego ja się czyścić. Trochę bardziej trzeba ofensywnie. Z chęcią bym zagrał na dwa fiolety. Jest Gramps. Dobra, ale chyba tu nie ma. Tak, nie ma tutaj Slayerów. Dobra, ciebie mogę wymienić. Tylko chciałbym kogoś, kto się ładuje po 6. Nie mam takiego, ale będą robaczki.
Może wezmę drugiego medyka. Tak dla zasady. Dobra. Plansza spoko. Niebieski uda się szybko odpalić. Natomiast nie zdejmę szybko Wolermorka. Ale mam ładną kaskadę i załadowane część specy. Dobra, i mam niebieskie łączenie na dole, natomiast chyba bardziej mi zależy na czerwonym, więc robię je na póki co tak. I teraz, ile ty masz do many w tym momencie? 5% tylko, czyli 4 klocki, 1 na pusto. Czy będziesz już załadowana? Nie, zabrakło klocka. No dobra, trzeba się jak najszybciej pozbyć Grampsa. Ewentualnie ładować specę i liczyć, że zaraz zginie. No dobra, i tak będzie się odpalał. Zrobię tak, to mi przygotuje i niebieskie, i fiolety. Dobra, jedna popi wskrzeszona i zajmuję się wami w pierwszej kolejności. I teraz możemy już sobie spokojnie to rozgrywać. Lej go. Gitarka. I walka numer 4. Gunnar i Jahangir. Dobra, jeśli chodzi o tego Gunnara... Okej, okay, oni nie mają czyszczenia statusu, mają ścinanie many u mnie, co mnie boli. Ten snycer klasyczny jest bardzo fajny. Dobra drużyna. Muszę wrócić do Gunnara, żeby kontrować ich Gunnara. I prawdopodobnie do... czyściciela statusu. Ale oni nie mają czyszczenia, czyli czyściciel raczej będzie fioletowy. Gdzie ty jesteś? I dwóch czerwonych. Dobra, i tylko Gilra potrzebuje 7 klocków. Natomiast to nie będzie łatwa walka. Dobra, jedziemy. Żółty diament kusi. Natomiast zobaczmy, co tu wejdzie. Póki co Kwazira nie muszę się jakoś strasznie obawiać. Ok, weszły niebieskie. Tylko teraz tak, wypadałoby... żeby ich Gunnar się odpalił. Dobra, patrzę, czy pójdzie kaskada na snycera. Chyba nie pójdzie, więc zrobię ten diament. Dobra, i teraz ten diament odpalę.
Albo nie, przygotuję czerwonych. Dobra. I teraz tak, fioletu nie mam co ruszać, bo snycer jest gotowy, ale zaraz ich seria specy trochę mnie zaboli. I teraz mam niebieski diament, ale wolę przygotować fiolety. Najgorsze jest to, że trzech będzie mnie punktowało zwykłymi atakami. Okej, mogę przygotować fiolety bez psucia diamentu. Tylko Gilra musi przeżyć zwykłe ciosy. Dzięki. I odpalimy niebieskie spece. Dobra, i tu mam ten niebieski diament. Robi się gorąco, ale możliwe, że to wystarczy. Odpalę go w ten sposób. Git. No i została jedna walka, natomiast zobaczmy, czy po tej walce jestem już w 1%. Tak. Miejsce 5300, czyli dosyć gruby zapas. Tak jak mówiłem, te 4-1, 4-1, 4-1 spokojnie, powoli do góry. Natomiast tylko i wyłącznie dlatego, że obrona jest na A. No i zobaczmy, jaka będzie ostatnia walka. Ok. Ostatnia walka jest taka, że trzeba ją przegrać, widzę. Jehangir nie jest najlepszy, jeśli chodzi o tych Slayerów. Ale chyba zagram z Jehangirem. Chociaż idealnie by było w ogóle wziąć tu czterech niebieskich. A, tylko Nordi będzie mnie mocno łoił. No dobra, czterech niebieskich w teorii, jakbym dostał dobre łączenie, zdjęłoby Sudri. Natomiast jeżeli dostanę sześć niebieskich gdzieś tam na start i odpalę się przed ich Gunarem i Sudri zejdzie, powinno być w miarę dobrze. Ok. Mam te niebieskie. Natomiast niestety nie idą tak, jakbym chciał. Okej, teraz idą. Najpierw ciebie. Idealnie. Z tym, że jest podział obrażeń. I Sudri to przeżyje. Dobra, w teorii trzeba by podciągnąć ten jeden niebieski pod bombę. Nie idzie nic na sokolnik, czyli mam czas. Teraz pytanie, kogo mi trafi ta Franca? Okej, najgorzej jak mogła. No dobra, i teraz trzeba trafić kogokolwiek. Nie mam ani czerwonych, ani niebieskich do złożenia.
Jedyna opcja jest zrobić tutaj kaskadę. Dzięki. Jej, udało się w końcu. 5-0. Pierwszy dzień taki w tym turnieju. Miejsce 1569. No dobra. Także jakoś idzie. Zobaczymy, jaki będzie na ostatni dzień. Także tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy turniej. Trzymajcie się. Do zobaczenia.